Hej kochani, tu Ola, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii ślubnej. I dzisiaj skupię się w 100% na usługodawcach, którzy przyczynili się do tego naszego dnia, że wyglądał on jak wyglądał, bo wiadomo, bez nich nie byłoby wesela. Nie ma gdzie usadzić gości, nie ma co im dać jeść, a później na samym końcu przecież chcemy mieć też bardzo fajne pamiątki pod postacią zdjęć, więc dzisiaj opowiem o wszystkich, też opowiem dokładnie o tym, jak to wszystko zorganizowaliśmy, jak poznaliśmy te osoby, gdzie ich szukać, bo tak naprawdę nikt nie był z polecenia, co wiadomo jest zawsze prostsze, że widzimy u znajomego fajne zdjęcia, chcemy te same zdjęcia, ta sala nam się podoba, więc organizujemy sobie wesele właśnie w tej sali, a my wybraliśmy wszystko po swojemu, bo nie mieliśmy też takiego mega doświadczenia, albo jak byliśmy na weselach, to w ogóle zupełnie gdzie indziej, więc nic do końca nie pasowało do nas. Dlatego też zostańcie, mam nadzieję, że film w jakiś sposób okaże się dla Was przydatny. Więc tak, na samym początku zaczniemy od sali. I salę znaleźliśmy, w ogóle zanim jeszcze zacznę, to powiem, że wesele zorganizowaliśmy w rok i tak naprawdę znaleźliśmy salę, później dowiedzieliśmy się, jakie ona ma terminy i później do tego terminu staraliśmy się dopasować usługodawców i udało się. Czasami nawet były takie sytuacje, że znaleźliśmy kogoś pół roku przed, a na samym końcu wyszła bardzo nieciekawa sytuacja i w 2 tygodnie musieliśmy znaleźć kogoś, kto przygotuje nam jedzenie dla gości, bo zostaliśmy na lodzie, ale tą niemiłą sytuację zostawię na sam koniec, a teraz skupię się na pozytywach. Więc na samym początku znaleźliśmy salę w taki sposób, że wybrałam się z koleżanką po prostu ni z gruchy, ni z pietruchy pewnego zimowego dnia na targach ślubnych. Poszłyśmy tak po prostu z głupa, koleżanka w ogóle nie była zaręczona, ale po prostu była zainteresowana tym tematem, a ja po prostu poszłam pochodzić i wiadomo, na targach ślubnych są tłumy i tak dalej, ale uważam, że to jest bardzo fajna opcja do tego, żeby poznać tą osobę, która będzie wykonywać jakieś dzieło twarzą w twarz, żebyśmy zobaczyli, czy rezonujemy też z tą osobą. To jest według mnie bardzo ważne. Nawet jeśli podoba nam się to, co dana osoba robi, jej dzieła, jej zdjęcia, to żeby po prostu się z tą osobą dogadać, bo będziemy z nią współpracować, będziemy z nią rozmawiać, będziemy z nią dogadywać różne terminy. No i profesjonalizm to jedno, ale my szliśmy też taką drogą, żeby po prostu z kimś się w jakiś sposób skumać. Wiecie, o co chodzi. Więc salę znalazłam przez zupełny przypadek. To była sala nowo otwarta w okolicach Pszczyny, Żor, Skoczowa i sala nazywała się Stary Tartak. Stara, drewniana sala w lekko odrestaurowanym tartaku, ale dalej zachowanym tym całym klimatem. Sala nie miała w ogóle jeszcze żadnej strony i tak dalej. I jak weszłam na stoisko, to mówię, o matko, jak tu jest fajnie. Tutaj jakieś drewienko, tutaj jakiś taki stary stolik. No i od razu się skomunikowałyśmy. Później umówiliśmy się na spotkanie, zobaczyć tą salę na żywo. Później pokazały nam swój kalendarz. Jeszcze wtedy nie miały tylu chętnych. I okazało się, że jest taki termin, który tak naprawdę my planowaliśmy to wesele za 2 lata, ale tutaj pokazał się termin za rok i tak spojrzeliśmy na siebie, zaśmialiśmy się i mówiły, dobra, to robimy za rok. Nie myśląc jeszcze o tym w ogóle, czy tak naprawdę znajdziemy tych wszystkich innych podwykonawców, bo się naczytałam, naoglądałam filmów na YouTubie, że no dziewczyny robią to zdecydowanie wcześniej i tak dalej, że jest trudno, ale nam się ostatecznie udało, więc sala załatwiona i w ogóle bardzo serdecznie dziękuję dziewczynom za takie bardzo osobiste podejście, bardzo nam się to podobało, że nie byliśmy setną parą, której one nie pamiętają, służyły też pomocą i różnymi sugestiami i tak dalej, więc było bardzo tak rodzinnie. Kolejna osoba to fotograf, który był totalnym sztosem i jest to Elwira Litra, której zdjęcia tak bardzo przypadły mi do gustu, ta wrażliwość, te emocje, które ona uchwycała.
Lizy zdjęcia i fotografie różniły się od pracy innych osób, które oglądałam na targach ślubnych. My na targi ślubne, to był styczeń, poszliśmy w ogóle, była jakaś domówka u znajomych i na drugi dzień poszliśmy tam po prostu jakby z nudów. Pochodzić, popatrzeć, od razu poczuliśmy jakby to rezonowanie i z nią jako osobą i z tym, co tworzyła. Poza tym bardzo podobały mi się też gify, jakie robiła. Ja wiedziałam, że ja chciałabym fotografa, który też zatrzyma zdjęcia, ale w formie, wiecie, w ruchu. Tak, podpisaliśmy umowę na targach, to były drugie targi, na których byliśmy i w sumie ostatnie. I w ogóle Elwira jest z Trójmiasta. Zostawiam Wam wszystko, zostawiam Wam w opisie, więc wiecie, jak Wam się coś spodoba i tak dalej, to możecie znaleźć wszystkich podwykonawców na dole. I bardzo byliśmy zachwyceni właśnie jej podejściem. Nie przyjechała tam typowo, wiecie, odwalić robotę i pojechać, tylko była tam z nami od rana, gdzieś tam sobie rozmawialiśmy, piliśmy razem kawę na sali i tak dalej, i tak dalej. I później, gdy już całe wesele się skończyło, to można z nią mieć kontakt na Instagramie i tak dalej. Bardzo takie fajne, personalne podejście do osoby i pokażę Wam tutaj też zdjęcia. Elwira przygotowała nam jakby album w wersji elektronicznej. Można sobie tam puścić muzykę, pokaz slajdów i tak dalej. Więc to wszystko mamy w linku. Mogliśmy to fajnie wysłać, ale wiedzieliśmy, że chcemy też coś w formie fizycznej. Po prostu jak ktoś przyjdzie na kawkę tutaj posiedzieć, żebyśmy mieli, wiecie, też taką pamiątkę dla siebie. Zobaczcie, są tutaj dwie wersje. Tutaj jest taka typowo oldschoolowa wersja z obwolutą, taką jak były kiedyś takie stare albumy, więc tu jest taki materiał. Ja sobie wybrałam taki bardzo minimalistyczny szablon, a jest tam ich po prostu pełno i są z różnymi napisami, są białe, rustykalne, można dodawać swoje napisy i to wszystko tutaj już było w szablonie, więc po prostu wrzucałam zdjęcia w kolejności, jakie mi się podobają. Nie trzeba tutaj nic rozciągać, przycinać, ale jak lubimy i mamy czas, to możemy, więc bardzo ładnie to wszystko wyszło i myślę, że też jest to świetny pomysł na prezent właśnie teraz w okresie świątecznym, więc dla dziadków, dla rodziców, bardzo fajna opcja, więc też zostawiam Wam linka na dole i też printu przygotowało dla moich widzów zniżkę, więc koniecznie, jeśli chcecie coś takiego sobie stworzyć na pamiątkę, niekoniecznie ze ślubu, ale też na przykład z wakacji czy coś, to link z rabatem zostawiam Wam w opisie. No i serdecznie dziękuję za odezwanie się, bo myślę, że no nie wpadłabym na to, żeby zrobić fotoksiążkę, pewno wywołałabym te zdjęcia i gdzieś tam kleiła i tak dalej. A tutaj mamy też, stworzyłam sobie coś takiego z wakacji. I teraz przejdziemy, słuchajcie, do jedzenia. Coś, co bardzo zrobiło furorę na weselu, a mianowicie słodki stół. Jak Wam mówiłam w tym filmie weselnym z lata, jeszcze przed weselem, że marzyło mi się coś takiego, żeby zrobić słodki stół w wersji roślinnej, żeby przemycić tam jakiś tam swój styl, swój sposób, bo wiedzieliśmy, że chcemy mieć po prostu tradycyjne wesele, ale chciałam właśnie zrobić słodki stół po swojemu i w tym wszystkim pomogła mi Karolina Gawrońska, królowa wegańskich słodyczy. I tutaj mam też książkę, którą możecie kojarzyć i to właśnie autorka tej książki zrobiła mi po znajomości takie pyszności roślinne, które jeszcze mam w ogóle w zamrażarce, bo trochę ich zostało i co jakiś czas sobie rozmrażam. Były szarlotki, były babeczki na kruchym spodzie z taką masą jaglaną, z owocami. Było jej kultowe monte z prażonych orzechów laskowych w słoiczkach, które zamawiałyśmy właśnie na Allegro i się konsultowałyśmy. Ja Karolina znam z internetu. Ja bardzo też chciałam jej podziękować za to, jak się do tego przyłożyła i że poświęciła naprawdę tyle czasu, bo ona jedna zrobiła w swojej małej kuchni przez całą noc po prostu wielką manufakturę słodyczy, więc dziękuję Ci serdecznie, Karolina, i też możecie zobaczyć zdjęcia, jak to wszystko wyglądało.
Karolina ma swojego bloga, więc również zostawiam Wam link w opisie. I gdy dodałam film, właśnie opowiadający o tym, jak ja widzę to wesele i przed weselem zrobiłam takie Q&A, to odezwała się do mnie firma Chocolissimo. Ola, chcielibyśmy Ci wysłać prezent i wysłać Ci nasze cupcake'i, nasze pralinki na wesele dla Twoich gości. Dostaliśmy ponad 100 czekoladek w 3 różnych smakach. Goście zachwalali i nawet później po weselu, bo nam trochę tego zostało, bo mieliśmy tego sporo, to słuchajcie, Kuba zabrał je do pracy i była taka kobieta, która przyjechała w ogóle w delegacji chyba z USA, i tak się zachwycała tymi pralinkami, że pytała się później Kuby, co to za strona, bo ona chciałaby takie cupcake'i zabrać do siebie i zabrać do rodziny z powrotem. Także no, tutaj jest recenzja. Recenzja mówi sama za siebie, także dziękuję serdecznie w ogóle za taki upominek. I dostaliśmy od nich również taki Choco Telegram. Oczywiście to już wszystko jest zjedzone, porozdawane. Tutaj był po prostu napis w formie czekoladek, Ola i Kuba. Również tutaj są takie personalizowane pudełeczka z czekoladkami z grawerem. Gratulacje Ola i Kuba. Także jeśli zastanawiacie się, co wybrać na słodki stół, albo można też przygotować coś takiego dla gości w ramach podziękowania, albo na przykład dla rodziców, albo dla świadków, takie właśnie czekoladki, mogą nawet być różne napisy, albo robią też czekoladki w różnych kształtach, jakiegoś, nie wiem, pada do gry i tak dalej, i tak dalej. Więc to też był bardzo fajny element i pięknie nam to wszystko wyglądało, bo rozstawiliśmy to w formie słodkiego stołu na takich szkłach po prostu. Widzicie zdjęcia, w ogóle cały film, gdzieś tam się przewijają zdjęcia, więc wszystko możecie zobaczyć też na oczy, to nie jest tylko opowiadanie. Więc dziękuję serdecznie za taki prezent, no i to zrobiło furorę na weselu. I teraz tak, jeśli chodzi o DJ-a, to jest coś, czego się bardzo obawiałam. Nie lubię disco polo, nie lubię niektórych polskich piosenek, typu jakaś bałkanica i tak dalej, i tak dalej. I to było coś, czego się najbardziej bałam na weselu. Naprawdę, jakby pomyśleć o wszystkich aspektach, to tego się bałam najbardziej. Właśnie, że muzyka będzie nie taka. Mi zależało na tym, żeby się świetnie bawić, żeby była dobra muzyka, żeby ludzie nie czuli takiego cringe'a na zasadzie o Jezu, dobra, schodzę, co za muzyka. I tutaj z pomocą przyszedł nam Robert Lubowiecki, który sam mnie tak naprawdę znalazł. Po tym, jak zmieniłam status na Facebooku, to odezwał się do mnie. Miałam praktyki w podstawówce i on był nauczycielem wspomagającym. I tak jakoś się tam zaprosiliśmy na Facebooku kiedyś i jak on zobaczył, że się zaręczyłam, to powiedział, że bardzo serdecznie poleca siebie jako DJ-a. Słuchajcie, on tak potrafił nas wysłuchać. Bardzo się też obawiałam, że on zrobi taki przypał. Nie chciałam takich jakichś głupich zabaw, gdzieś tam, wiecie, pozycji kopulacyjnych. A okazało się, że zrobił to wszystko bardzo ze smakiem. Ma też bardzo fajną dykcję, bardzo fajny głos taki radiowy. I puścił świetną muzykę. Ja mu parę dni przed weselem puściłam taką, jakby stworzyłam taką playlistę na Spotify'u, co nam się podoba, co nie. On powiedział, że no pięknie, 99% tych piosenek już mam u siebie na liście, więc nie ma co się martwić. Także super i ja jakieś 80% czasu na weselu byłam na parkiecie, także byłam tańczącą panną młodą. Bardzo fajnie obserwował też parkiet na takiej zasadzie, że gdy, wiecie, puścił taką piosenkę jakąś, że widział, że no dobra, jednak nie bardzo, to już więcej nie robił tego błędu. Nie było tak, że puszczał to, co on chce i koniec, tylko obserwował bardzo fajnie i nie było tutaj też żadnego problemu z tym, że robił za długie przerwy i tak dalej, i tak dalej. No bardzo, bardzo profesjonalny i miły, taki, że gdzieś tam tańczył, gdzieś też za tą całą konsolą i naprawdę super i dziękujemy serdecznie. Ostatnia historia, czyli jedzenie. Słuchajcie, nasza sala, czyli Stary Tartak, ma zaplecze kuchenne, ale nie ma kuchni samej w sobie. Są duże lodówki, zamrażarki i jest wszystko to, co jest przygotowane do firmy cateringowej. No i znaleźliśmy catering, który na samym początku właśnie współpracował z tą salą i tą dziewczynę, nie będę tutaj podawać, kto to jest i wiem, że czasami mi mówicie, że bardzo fair byłoby do widzów powiedzieć, jak coś się nie sprawdza, ale w tym wypadku, słuchajcie, ta dziewczyna... Ups, o nie!
Dobra, sytuacja opanowana, wylała mi się woda, bo mam tutaj wodopój i wylała mi się na aparat. Mniejsza. Aha. Czemu nie musicie się obawiać tej kobiety, ponieważ zamknęła firmę 2 tygodnie przed naszym weselem. Także mieliśmy już ugrane jedzenie, nawet było w filmie, jak ja Wam mówiłam, że znaleźliśmy taką fajną firmę cateringową, że po prostu jest jedzenie na najwyższym poziomie i tak dalej, że nie mamy się czego obawiać i że stawiam na bardzo minimalistyczne dodatki. Poza tym, jeśli chodzi o dodatki, kwiaty i tak dalej, to ten film będzie w najbliższych tygodniach na kanale. W każdym razie mówiłam, że będzie takie wszystko minimalistyczne i postawimy na to, żeby była dobra muzyka i żeby było dobre jedzenie. I słuchajcie, takie zdziwko. Zainwestowaliśmy w catering i chcemy, żeby po prostu te dania były takie fajne, ładnie podane, takie bardziej wysublimowane gusta, aniżeli jakieś takie, wiecie, napaćkane ziemniaki. Mam nadzieję, że to wszystko bardzo ładnie wyjdzie, ale z rozmów i ze zdjęć widzimy, że to będzie takie profesjonalne. A my jakoś tak jej zaufaliśmy, byliśmy na jednym spotkaniu, przesyłała nam właśnie takie menu wstępne, później byliśmy na spotkaniu razem z nią, ustaliliśmy, co byśmy chcieli, co nie i tak dalej, i tak dalej. No byliśmy zachwyceni tym, jak ona podchodzi do tego jedzenia, że to nie jest nic takiego zwykłego, tylko coś takiego ponad. No i jakoś tak... Ona nam nie wysyłała tej umowy. Aha, poznaliśmy ją na targach, właśnie przez tą naszą salę. One razem gdzieś tam weszły we współpracę. Czekamy na tę umowę, są 3 tygodnie do wesela, a ona dogaduje jeszcze z nami to całe menu, po czym na drugi dzień mówi nam, że no bo jest taka sprawa, że ja dostałam propozycję pracy marzeń i mieszkam w Anglii, ale w sumie to możemy zrobić tak, że ja bym mogła na ten jeden dzień przyjechać do Was na to wesele. Ona w ogóle miała robić nam też tort, te całe bezy, o których Wam mówiłam właśnie w tamtym filmie, więc automatycznie już zaczęliśmy się obawiać, jak przekazaliśmy tą informację naszej sali, to oni się zdziwili, bo w ogóle nic nie wiedzieli na ten temat, więc my byliśmy przygotowani właśnie na takich usługodawców. Ta kobieta już wcześniej pracowała w tym tartaku, więc była obyta już z tym wszystkim. No a tutaj 3 tygodnie do wesela, w sumie już 2, ona 2 tygodnie przed weselem powiedziała nam, że jednak ona się tego nie podejmie i były kłopoty. Znaczy w sposób, w jaki ona pisała maile, był bardzo zastanawiający, bo jesteśmy parą młodą. Ja nie mówię, że trzeba się z nami obchodzić jak z jajkiem, ale jednak jest to stresujący czas, wydajemy na to dużo pieniędzy, jest dużo gdzieś tam do załatwiania, a ona pisała takie maile, że jakby informacje, których kompletnie nie potrzebowałam, w sensie odnośnie tej sali, że coś tam, jakieś jej zastrzeżenia i tak dalej. I sobie mówię, czemu mi to piszesz i dlaczego dwa tygodnie przed weselem? Także ona ostatecznie zrezygnowała z wyjazdu. Później powiedziała, że może ona wyśle swoją mamę, żeby zrobiła nam ten catering. I nam się zapaliła czerwona lampka i razem właśnie z salą podjęliśmy decyzję, że no rezygnujemy i szukamy kogoś na ostatnią chwilę. I to była jakaś opatrzność po prostu, bo udało nam się, słuchajcie, znaleźć tydzień przed weselem alternatywną firmę cateringową, która również kiedyś współpracowała już z naszą salą. Nie wiem, jak to się stało, bo 31 sierpnia to jest bardzo chodliwy termin, ale okazało się, że oni w tym czasie mają pusto w kalendarzu i są w stanie przygotować nam to wesele. No i zaczęło się wszystko od początku, słuchajcie. Koniec, powinniśmy już leżeć i po prostu odliczać, a my zaczynamy od początku, czyli zapoznawać się z firmą, zapoznawać się z ich menu, dostosowywać wszystko. Kilka dni przed weselem jechaliśmy jeszcze szybko do nich na testy, w sensie na degustację. Wprowadzaliśmy zmiany tej degustacji, nie mieliśmy już możliwości skosztować tych zmian. Czyli wszystko było tak jakby taką niewiadomą, jak to ostatecznie wyjdzie, ale wyszło tak, że uważam, że to było również przeznaczenie i w dodatku taniej. I cateringiem, który się niesamowicie wywiązał i naprawdę, jeśli szukacie cateringu, czy do domu, czy na jakieś inne uroczystości, czy właśnie na wesele, komunię,
pięćdziesiątki, polecam Wam serdecznie catering Żarełko. I jak ja usłyszałam tą nazwę, mówię, nie no, kurczę, jak to zrobić takie wesele, takie trochę on-em, wiecie, stary tar, tak ma być wszystko pięknie i wjedzie Żarełko. Wyobrażałam sobie tylko takie tłuste jakieś, jakąś nogę z jakiegoś kurczaka i tak... Ale nie ma co oceniać książki po okładce i tak samo nie ma co oceniać firmy po nazwie. Dlatego też świetnie, no, obsługa ich, po prostu ci kelnerzy byli tacy mili. Gdzieś tam, ja pamiętam, w międzyczasie mam takie prześwity, że gdzieś tam z nimi rozmawiałam. Tak samo też zimny stół, były różne wege tortille, były hummusy, były też wege burgery, zrobili takiego grilla, no pięknie to wszystko wyglądało. Tak samo był ekspres do kawy już od nich za darmo, gdzie tamta kobieta życzyła sobie dodatkowe opłaty. Się okazywało nagle, że za ekspres trzeba dodać, a za sztuczce musi pani zapłacić, a bo ja nie mam tyle szklanek i tak dalej, i tak dalej. Także tam wszystko było w cenie. Też po prostu mieli takie pyszne lemoniady z tymi takimi do nalewania, które pięknie wyeksponowali właśnie na zewnątrz. Pani, która jest kierowniczką, która spotyka się bezpośrednio z parami, no po prostu do rany przyłóż, ta kobieta to jest jakiś chodzący anioł, anioł cierpliwości. Nam na końcu odpadły też dwie osoby, bo ktoś tam miał nie przyjechać, bo coś tam się wydarzyło niedobrego, więc ona gdzieś tam przymrużała oko, że no dobra, że jednak zmieniamy liczbę osób, więc nie musieliśmy płacić za te osoby, których nie było. No po prostu, słuchajcie, tak nam się wszystko udało i ta niemiła historia zamieniła się ostatecznie w taki sztos, że serdecznie Wam polecam. Naprawdę jestem zadowolona z tego, jak wyglądało to wesele. Jedzenie, DJ, nikt nie miał żadnego fuck upu, nikt nie pojechał sobie do domu wcześniej, tak jak tamta właśnie pani z Anglii, która stwierdzała, że słuchajcie, jej kelnerki będą do drugiej w nocy, a jeśli chcemy, żeby były dłużej, to musimy sobie zamówić jakąś firmę, która dysponuje dodatkowymi kelnerami, bo po prostu ten, no i halo, no jak my chcemy wesele do 6 albo wesele do 5, to co? Koniec imprezy, o 2 nikt nie będzie zbierał, nie wiem, rozbitych szklanek, jakby coś się rozbiło. Także no, tamta kobieta, nie będę się już tutaj rozpowiadać, bo też się cieszę, że o niektórych rzeczach już zapomniałam, co ona tam sugerowała, ale to był po prostu z nią cyrk na kółkach i bardzo się cieszę, że tak wyszło. Aha, w ogóle, słuchajcie, co z tortem, zapytacie. Ona zaproponowała nam, że ona nam zrobi tort, ale w ramach rekompensaty tego, że nas wystawiła, chociaż ona nie powiedziała, że nas wystawiła, ale ona bardziej była poszkodowaną osobą, bo tam jakby coś jej nie grało. W ramach tego to ona nam zrobi tort, ale my zapłacimy tylko za produkty. Ostatecznie ten tort w trakcie wesela przyjechał faktycznie na daną godzinę. Wywiązała się z tego i był bardzo pyszny. Było za mało bez, w sensie, że trzeba było niektóre bezy pokroić, bo nie starczyło dla wszystkich gości, bo tam zrobiła chyba o 20 czy tam 15 mniej. To była taka mała rzecz, ale myślę, że nikt tam za bardzo na tym nie ucierpiał, nikt tego nie zauważył i tak dalej, więc to była jedna taka rzecz właśnie tej osoby, która tak lekko, dusznie do tego podeszła i no mogła już się profesjonalizmem wykazać do samego końca i jednak przylecieć i nie przysparzać nam tych dodatkowych kłopotów, stresu w związku z tym, ale myślę, że ostatecznie wyszło na dobre, że jej nie było, bo jak widać, no gdzieś tam po drodze też wychodziły różne problemy typu czegoś za mało i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, może jej się po prostu nie chciało już, ale cieszę się też, że jakby spełnia marzenia. No ale szkoda, że takim kosztem. Ostatecznie wyszło super. No i co, kochani, to by było na tyle. Wszyscy moi usługodawcy, po prostu jeden istny sztos. Wszystko zostawiam Wam na dole w opisie. Kody rabatowe dla Was na fotoksiążki są na dole pod linkiem. Wszyscy usługodawcy są na dole. A ja zapraszam Was do kolejnych filmów, czyli dekoracje. Będą zaproszenia i mam nadzieję, że znajdziecie też coś dla siebie w następnych odcinkach. Dajcie znać, czy mieliście jakieś takie fuck-upy po drodze dla osób, które już miały wesele. Także trzeba patrzeć na te umowy i podpisywać je zawczasu, bo tak to
zapłaciłaby nam odszkodowanie i zapłaciłaby zaliczkę z nawiązką. My na szczęście nic jej nie płaciliśmy i wszystko było na gębę, no ale zapłaciliśmy za to stresem. Ostatecznie wszystko się dobrze skończyło. Dziękuję serdecznie za uwagę. Ten film był bardzo długi i myślę, że wyczerpujący, że powiedziałam wszystko. I tak, jeśli macie jakieś pytania, piszcie na dole. Ja w miarę możliwości będę na nie odpowiadać. I zapraszam Was do kolejnych serii. Będzie dużo zdjęć, inspiracji. Powiem wszystko bardzo szczegółowo, bo się bardzo przyłożyłam do tej serii. Mam nadzieję, że Wam, dziewczyny, pomogę. I co? I widzimy się w następnym filmiku. Zapraszam do subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi seriami ślubnymi. I co? I to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Buziaki. Pa, pa.